Cześć, w tym tutorialu pokażę Wam, jak wykonać green screen. Pierwszy krok, jaki musisz wykonać, to kupić green screen. Ja użyłem Bristolu zielonego jasnego. Drugi krok, jaki musisz wykonać, to nagrać siebie kamerą wideo na green screen. Trzeci punkt, jaki musisz zrobić, włączyć Adobe After Effects i edytować swój film. Rób to, co ja na filmie. Przeciągamy swój film na nową kompozycję. Teraz włączamy efekt Keying and Keylight i ustawiamy na najciemniejszy obiekt. Drugie, co musisz zrobić, to obciąć niepotrzebne elementy filmu. Czyli na timeline możesz skrócić swój czas wideo. Ja skrócę do 10 sekund. Później klikamy Composition i Trim Comp to Work Area. Skróciliśmy swój film do 10 sekund. Teraz krok, jaki musimy wykonać, to obciąć niepotrzebny film. W tym celu nie zaznaczamy naszego filmu, tylko klikamy Retouch Tool Q i obcinamy film. Teraz krok, jaki musisz zrobić, to zaznaczyć Shape Layer i efekt Keying Keylight i zaznaczyć zielone, czarny. Teraz przechodzimy do projektu i klikamy na zimę i przeciągamy. Przepraszam, drobne usterki. Właśnie. A, dobrze zrobiliśmy. Teraz klikamy, ustawiamy zimę, tak żeby nam się przypasowało. Czy jakiś inny obiekt? Możemy wykonać. Dobrze. Może być tak. Teraz zaznaczamy zimę, green screen i shape layer. I możemy powiększyć nasz film. W ten sposób otrzymaliśmy film na green screenie. Dziękuję.